Cześć! W końcu wszystko wraca do normalności. Wróciło życie na ulicach, wróciła także nasza wytęskniona ekstraklasa. A wraz z nią my i nasz program Wszystko o Górniku. Ze mną jak zawsze Konrad Kołakowski i Jacqueline Kufel. Niestety program musimy zacząć od tragicznej informacji, która niedawno dotarła do klubu. W nocy z poniedziałku na wtorek odszedł od nas Piotr Rocki. Miał zaledwie 46 lat. Rocki stoczył krótką i nierówną walkę o życie po pęknięciu tętniaka. Ten mecz niestety przegrał. Przez lata Rocki był jednym z najbardziej charakterystycznych ligowców. Sympatię kibiców zaskarbił sobie nie tylko wyjątkową walecznością, ale i dużym poczuciem humoru. To on był pomysłodawcą charakterystycznych cieszynek po golach strzelonych. W barwach Górnika w latach 1997-2000 rozegrał 87 oficjalnych meczów, w których zdobył 10 bramek. Rodzinie, przyjaciołom składamy najserdeczniejsze kondolencje. Jak zawsze przygotowaliśmy dla Was konkurs, tym razem z okazji Dnia Dziecka, a o nim opowie Wam więcej Jacqueline. Skoro Dzień Dziecka, zadanie dla dzieci. Młodzi kibice Górnika mieli za zadanie namalować wizerunki naszych piłkarzy. Efekty ich prac będziecie mogli zobaczyć już wkrótce podczas piątkowego meczu z Lechią na naszych grafikach meczowych. Pomimo kwarantanny i mijającego czasu, nasz ekspert jest nadal w najwyższej formie. Zapraszamy na pierwszą część programu, czy wygrywasz, czy nie, czyli wiadomości z pierwszej drużyny, a z nami pan Bartek Perek. Panie Bartku, piłkarze po prawie 3 miesiącach znowu mogli wrócić na boisko. Jak przebiegło ostatnie spotkanie w Łodzi? Piłkarze wrócili na boiska, z czego bardzo wszyscy się cieszymy. Niestety kibice mogą jeszcze oglądać te mecze tylko i wyłącznie przed ekranami telewizorów, ale na pewno z postawy Górnika mogą być zadowoleni i nie są zawiedzeni jego dyspozycją. No i co możemy powiedzieć? Nareszcie, ów, pierwsze zwycięstwo wyjazdowe w tym sezonie stało się faktem. Przed nami kolejne mecze, gdy powiedziało się A, warto by powiedzieć B. Kilka dni po meczu piątkowym z Lechią Gdańsk zagramy na arcytrudnym terenie, mimo że to tylko parę kilometrów stąd. No i wierzmy, bądźmy optymistami, że rozpoczniemy nową pasę. Przyzwyczailiśmy się do tego, że tutaj w Zabrzu mamy twierdzę, jesteśmy mocni. No, warto teraz przekuć to również w mecze wyjazdowe, a trener Marcin Brosz jeszcze przed meczem w Łodzi podkreślał, że wykonali piłkarze naprawdę ciężką pracę i wierzy w to, że również Górnik będzie punktował poza Zabrzem. Pierwsze 3 punkty przywieźliśmy z Łodzi i od tego trzeba zacząć i być dobrej myśli przed następnymi meczami. Mecz z ŁKS-em był notabene 8. meczem Górnika w tym sezonie, w którym Górnicy nie stracili bramki. Tak więc widzimy, że treningi przynoszą skutek, coraz lepsza postawa linii defensywnej wygląda coraz lepiej i zmierza ku lepszemu. Na jaki akcent szczególnie postawili dziennikarze, na czym się skoncentrowali? No przede wszystkim na motoryce. Kolokwialnie mówiąc, możemy powiedzieć, że Górnicy to zwycięstwo bardzo mocno sobie wybiegali. Zostawili sporo potu na boisku w Łodzi. Ponad 123 kilometry to zdecydowanie najlepszy wynik Górnika w tym sezonie. No i osiągnięty po tak długiej przerwie, no to świadczy o tym, że naprawdę tą kwarantannę w czterech ścianach własnych domów Górnicy nie przebomblowali, tylko naprawdę dali z siebie dużo i tą rozpiskę indywidualną wypełniali w 100%. Mało tego, bo mówimy o bieganiu, ale jeszcze ważniejsze jest jakość tego biegania. 120 sprintów o łącznej długości 2 km i 270 metrów. To również wynik, najlepszy wynik w tej kolejce spośród wszystkich drużyn ekstraklasy. Mecz z Łodzią wygrany. Miejmy nadzieję, że w piątkowym będzie podobnie. Co możemy o nim powiedzieć? Możemy już powiedzieć nie tylko o piątkowym meczu, ale o 3, które pozostały nam do zakończenia sezonu zasadniczego, bowiem będziemy grać już w takim trybie angielskim, jak to się zwykło mówić, co kilka dni. Myślę, że możemy być optymistami. Patrząc na to, jak Górnik prezentuje się u siebie, tu
w naszej twierdzy Zabrze 28 punktów. Tylko dwie drużyny zdobyły u siebie na własnych boiskach większą ilość. To Legia oraz Piast Gliwice, czyli wynik naprawdę fantastyczny. No i również to, jak Górnicy spisują się ogólnie w tym roku. Biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie mecze rozegrane od początku 2020 roku, zajmujemy czwarte miejsce w tabeli. Zdobyliśmy tylko 3 punkty mniej od aktualnego lidera Legii Warszawa. Panu Bartkowi dziękujemy jak zawsze za fachową analizę, ale przed nami jeszcze rozmowa. Tak, tradycyjnie chciałbym zadzwonić do jednego z naszych byłych piłkarzy. Ostatnio dzwoniliśmy do Józka Wandzika, teraz zadzwonię do osoby specjalnej, znanej wszystkim kibicom doskonale. Po każdym zwycięskim meczu niezwłocznie w ciągu minuty przesyła gratulacje SMS-owe dla całej drużyny, uśmiechnięte buźki, zaciśniętą pięść, kciuk w górę. Mam tu na myśli Krzysztofa Bukalskiego, byłego kapitana i świetnego pomocnika zabrzańskiego Górnika. Halo, cześć, witam Krzysztofie, miło Cię słyszeć. Chciałbym Cię powitać w imieniu kibiców Górnika Zabrze, oglądających nasz program Wszystko o Górniku. No i zadać kilka pytań o tym restarcie naszej ekstraklasy. No powiedz mi, jakie masz wnioski po pierwszej kolejce, jak to w Twoich oczach wyglądał ten powrót do ligowych rozgrywek po ponad 2 miesiącach? Witam Bartku, witam Ciebie, witam kibiców. No jak wyglądał? No bardzo obiecująco bym powiedział, bo nie tylko moje spostrzeżenie, ale podpiszę się tu pod ogółem, że pierwsze mecze były naprawdę na niezłym poziomie, rozgrywane w dobrych tempach, co chyba zaskoczyło większość obserwatorów i pewnie również trenerów, bo oni też do końca nie wiedzieli, na co będzie stać ich zawodników. I dobre tempo, widowiskowe mecze, sporo goli, więc no na pewno spore zaskoczenie, bo nikt się nie spodziewał po tym okresie, gdzie była długa przerwa w treningach, że to będzie wyglądało tak dobrze. Wyglądało to naprawdę fajnie. Powiedz mi, dziennikarze zauważyli taką pewną prawidłowość. Pierwsze kolejki Bundeslidze i te nasza ekstraklasowa przebiegały częściej jednak pod dyktando drużyn przyjezdnych. Czy Twoim zdaniem ten atut własnego boiska w momencie, gdy gramy jeszcze bez kibiców, mamy nadzieję i wierzymy, że to się już wkrótce zmieni, a są już ku temu deklaracje, no czy ten atut własnego boiska jednak przestaje mieć w takim momencie znaczenie? Ciężko mi powiedzieć, bo nie grałem nigdy przy pustych trybunach, ale wydaje się, że tak, bo mimo wszystko no, ten kibic, który jest za sobą, jego się czuje po prostu, czuje się go wychodząc na boisko, słychać tego kibica, słychać śpiew, wsparcie w ciężkich momentach, no ten kibic podnosi jednak zawodnika na wyższy pułap. Na pewno jest to w tej sytuacji dodatkowy plus dla drużyny przyjeżdżającej, że ona tego nie słyszy, nie odczuwa, a no minus dla gospodarza, który też ten doping kibica go tak nie niesie. No, na pewno tak, trzeba się zgodzić z tym, że brak kibica, brak kibiców na meczu to jest jednak no, osłabienie drużyny gospodarzy, no, można tak w cudzysłowie ująć. Górnik ten rok zaczął bardzo dobrze i teraz po przerwie również wrócił w sposób zwycięski. Pierwsza wygrana na wyjeździe. Co możesz powiedzieć o występie drużyny trenera Marcina Brosza? No bardzo taki wyrównana gra, taki bardzo zespół ułożony, świetnie ułożony taktycznie na ten mecz. No niewiele pozwalający i bardzo wyrównany w każdej formacji. Nie było formacji, która by odstawała w tym meczu i to widać było taki monolit. Bardzo dużą siłę
Tak, wyczuwało się sporą siłę tego Górnika, że oglądając mecz, że Górnik praktycznie cały ten mecz kontroluje, więc to było naprawdę tak jakby bardzo optymistyczne na przyszłość, tak. Krzysztof, bardzo Ci dziękuję. No, mam nadzieję, wierzę, że w piątek późnym wieczorem, kilka chwil po zakończeniu meczu znów otrzymam od Ciebie taką wiadomość z gratulacjami, że jest dobrze. No i mam nadzieję przede wszystkim, że już w tej rundzie finałowej, gdy będzie możliwy powrót kibiców na stadiony, chociaż w tej mniejszej części, no będziemy mogli się tutaj w Zabrzu zobaczyć. No, też mam taką nadzieję, że kibice wkrótce wrócą na stadiony i bardzo chętnie oczywiście wybiorę się na kolejne spotkanie Górnika, kiedy tylko będzie to możliwe. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję za zaproszenie i SMS-a mam nadzieję wyślę. Dzięki, pozdrawiam. Pozdrawiam. Co w ostatnim czasie słychać było przy Roosevelta? Zapraszamy na wieści z Roosevelta. We wtorek swoje okrągłe 50. urodziny obchodził Artur Płatek, koordynator pionu sportowego i doradca zarządu. Solenizantowi składamy najlepsze życzenia i życzymy samych sukcesów w pracy w klubie. Bardzo dobre wiadomości mamy nie tylko dla młodych piłkarzy Górnika, ale także dla uczniów Zabrzeńskiego 3. Liceum przy ulicy Sienkiewicza. Miasto Zabrze pozyskało 3 miliony złotych dofinansowania na przebudowę byłego stadionu piłkarskiego klubu sportowego Koksownik przy ulicy Rataja oraz budowę zadaszenia i zaplecza. Z obiektu będą korzystać wychowankowie Akademii Piłkarskiej Górnika oraz uczniowie Zabrzeńskiej Trójki. Chodziłeś do Trójki, prawda? Oczywiście, że tak, i pamiętam te wszystkie nieszczęsne WF-y na Koksowniku właśnie i nasze pozdzierane kolana, to jak musieliśmy biegać po tym czarnym piachu. Cieszę się, że w końcu będzie to boisko wyremontowane. No ale cóż, niestety nie nam dane będzie z niego skorzystać. Ale młodzi piłkarze i kolejni uczniowie Trójki będą mieli do swojej dyspozycji naprawdę piękny obiekt. Kolejną dobrą wiadomością jest to, że Górnik Zabrze otrzymał licencję do gry w przyszłym sezonie. Komisja do spraw licencji klubowych PZPN poinformowała o przyznaniu Górnikowi licencji uprawniającej klub do uczestnictwa w rozgrywkach ekstraklasy oraz w europejskich pucharach. Warto przypomnieć, że jeszcze kilka lat temu otrzymanie przez nasz klub licencji bezproblemowo w pierwszym terminie nie było wcale takie oczywiste. Po 3 miesiącach piłkarze Górnika wybiegną na murawę Areny Zabrze, a po takiej płycie biegać jeszcze nie mieli okazji. Zawsze bardzo wysoko oceniana przez piłkarzy, ekspertów i przedstawicieli innych klubów, miała teraz sporo czasu na odpoczynek. Pod czujnym okiem greenkeeperów doszła do perfekcji. Śmiało możemy powiedzieć, że mamy najlepszą murawę w Polsce. A kolejny punkt naszego programu to historia jednej bramki. Jednym z naszych dzisiejszych rozmówców był Krzysztof Bukalski. Podczas jego kariery w Górniku jego znakiem rozpoznawalnym była świetna technika i strzał. Wybraliśmy dla Was bramkę z 3. kolejki sezonu 2005-2006. Górnik pokonał Krakowie 3-0, a rzut wolny w wykonaniu Krzysztofa był ozdobą tego spotkania. Krzysztof Bukalski, on w tym meczu asystował już przy jednej z akcji. Teraz jak gdyby pokazuje kolegom, że będzie dogrywał piłkę. Ustawcie się tam dobrze, pokazuje Krzysztof Bukalski. Spora odległość od bramki. Bukalski, jest bramka dla ekipy Górnika Zabrze. Coś nieprawdopodobnego. 3-0. Górnik Zabrze gromi ekipę Krakowi. 48. gol Bukalskiego w naszej ekstraklasie. No a takiej radości dawno nie widzieliśmy u trenera Marka Wleciałowskiego. Popatrzmy raz jeszcze na precyzyjne uderzenie Bukalskiego, ale i nie bez winy jest chyba również Marcin Cabaj. Dzięki temu zwycięstwu Górnik Zabrze ma na swoim koncie 5 punktów i zostawia z 4 punktami Krakowie. Teraz czas na Zapytaj Górnika. Ciebie, Konrad, chyba tutaj nie powinno być. No nie powinno mnie tu być. Powinien moje miejsce zająć Przemysław Wiśniewski, ale piłkarze są odizolowani.
Dlatego Przemka przepytaliśmy zaraz po treningu. Jaki jest Twój ulubiony klub zagraniczny? Moim ulubionym klubem zagranicznym jest FC Barcelona. Od małego zawsze kibicowałem tam. Tej drużynie zawsze podglądałem zawodników z linii obrony, to czy Carles Puyol, czy Dani Alves, czy teraz Piqué, więc od zawsze od małego w FC Barcelonie. Jaki jest Twój piłkarski idol? Mój piłkarski idol? Ciężkie pytanie. Moim piłkarskim idolem to jest chyba Puyol. Jakiej muzyki słuchasz w drodze na trening? W drodze na trening, co mi wpadnie w ucho, czy to disco polo, czy to rap, czy angielski rap, obojętnie. Ulubiona potrawa? Rolada kluski śląskiej, modra kapusta. Gdybym nie został piłkarzem, to? To zostałbym, kurde, szczerze, nie wiem, od zawsze w piłce nożnej byłem, ale też byłem dobry w kilku innych sportach, więc może coś znalazłoby się w innym sporcie. Przejdźmy do pytań od naszych kibiców, którzy zamieścili je na Twitterze oraz Facebooku. Gładki82 pyta, jakie jest Twoje największe marzenie? No moje największe marzenie to na pewno zagrać w reprezentację Polski. Fanatyk96 pyta, kto jest Twoim wzorem ze środka obrony i dlaczego jest to Jacek Wiśniewski? No to jak tak mówiłem wcześniej, wzorem to jest Puyol, ale też miałem u boku bardzo dobrego stopera, mojego tatę, więc też dużo od niego wypatrzyłem, dużo mi podpowiedział. Mateusz Mączka pyta, kto jest lepszy w piłkę, ty czy tata? No ja i tata graliśmy w różnych czasach, więc tata wiadomo, charakterem, walecznością pracował na boisku, tu się też czas trochę zmienił, więc piłką trzeba też rozgrywać trochę. Wiadomo, ja i tata mieliśmy różne cechy. Ja wiadomo mam szybkość, też można powiedzieć lepszą technikę trochę użytkową od taty. No tata za to miał bardzo dobrą głowę w polu karnym przeciwnika jak i u siebie. No i większą myślę determinację ode mnie. Przemek Brzeziński pyta, czy wyprowadzanie piłki i zwrotność we własnym polu karnym to te aspekty, nad którymi powinieneś szczególnie pracować? Jeżeli nie, to nad czym szczególnie ćwiczysz po treningach? No tak, dokładnie. Aspekty mobilności, wyprowadzania piłki ze własnego pola karnego to teraz dla stoperów światowej klasy to jest naprawdę bardzo ważne. Jeszcze dla takich, których centymetry są dosyć wysokie, więc my jesteśmy dużymi zawodnikami, więc musimy cały czas ćwiczyć tą mobilność, koordynację ruchową, wyprowadzanie piłki. A nad aspektami, co trenuję po treningu, to myślę, że gra głową. A teraz czas na Do Młodzieży Świat Należy, czyli wieści o młodzieżowej drużynie Górnika. Popularna przyśpiewka naszych kibiców, czyli Do Młodzieży Świat Należy, ziściła się. Juniorska drużyna Górnika Zabrze po raz trzeci w historii zdobyła Mistrzostwo Polski, pokonując renomowane akademie jak Legia Warszawa i Lech Poznań. A teraz zapraszamy na krótki materiał filmowy z Janem Żurkiem, trenerem naszych Mistrzów Polski. Naszym zadaniem Akademii jest wychowanie zawodników, żeby tu właśnie grali, gdzie my siedzimy teraz, na tym stadionie. Przeze mnie, że tak powiem, może tak, ale miałem przyjemność trenować wielu naprawdę wybitnych nawet zawodników. Ja wielu zawodników prowadziłem do ligi. To jest wielka frajda dla trenera, ale dzisiaj ja wtedy jako trener ligowy wyciągałem ich albo z juniorów, albo z rezerw, ale dzisiaj to ja ich szlifuję z moimi kolegami, bo to nie jest tylko moja zasługa, to podkreślam cały czas. Tu każdy gdzieś dołożył swoją pieczątkę, swoją dłoń. Mi się udało tylko doprowadzić to do tego, że byliśmy na pierwszym miejscu. Ale jeszcze raz podkreślam, z ludźmi, którzy też ze mną współpracowali, bo to jest sukces całego klubu, nie tylko Jana Żurka, tylko całego klubu. Ja mam, podkreślam, wielką frajdę, że mogę wychować chłopców do Górnika, że mogę im pozwolić się rozwijać, że mogę im zmienić horyzonty. Mam sporo im do przekazania,
Uśmiecham się, jak widzę, że chłopcy robią postępy. To jest niewyobrażalne, piękne, a młodzież jest inna. Zawodnik doświadczony, zawodnik ligowy, ma swoje nawyki, swoje jakieś tam przywary, a młodych można nauczyć bardzo dużo. Oni wierzą w trenera jak w Boga. Ja jestem dla nich bardzo ważną osobą, chyba najważniejszą, bo oni kochają już piłkę, są zaszczepieni. I to jest piękne, jak oni robią postępy. Ja cieszę się niezmiernie. Nie chodzi tutaj o te mistrzostwo, bo oczywiście trudno powiedzieć, żebyśmy się nie cieszyli. Ja się cieszę z tego, że ci chłopcy się cieszą, jak się rozwijają, jak ta piłka sprawia im przyjemność. To jest to, co jest takie piękne i to, co mnie rajcuje, to, co mnie wprowadza to, że mam uśmiech. No to jest piłka. Rozpoczęliśmy dwa mecze z bardzo utytułowanymi drużynami w rozgrywkach juniorskich, bo pierwszy mecz graliśmy z mistrzem aktualnym wtedy kraju i potem graliśmy w Poznaniu z Lechem. Oba mecze przegraliśmy, ale chłopcy zagrali dobre spotkania. Nawet trenerzy tych drużyn przeciwnych chwalili drużynę za postawę, bo ten wynik mógł być diametralnie inny w jednym i drugim meczu. Ale to jest piłka. Poprawiliśmy pewne rzeczy. Piłka ma też to, że jest nieprzewidywalna, że te wyniki mogą być różne. Te pierwsze mecze, które żeśmy grali po tych porażkach, były, powiedziałbym, takie kluczowe do tego, co chłopcy robili na treningach. Potrafili na przykład wygrać nawet grając w dziesiątkę przez większość spotkania. Takie mecze budują, takie mecze cementują, takie mecze dają wiarę w to, co robią. I to było widać z każdym meczem. My graliśmy w każdym meczu o zwycięstwo, to też jest bardzo ważne, bardzo istotne. Graliśmy do końca, bo wiele tych meczy, trzeba powiedzieć, wygraliśmy w doliczonym czasie gry, co już stało się naszą jakąś specjalnością. No nawet tak było w ostatnim meczu. Podnosiłem zawsze, że najważniejsza jest drużyna. To wszystko robimy dla drużyny, bo tak jest. To jest sport zespołowy. Jeżeli ktoś będzie chciał grać indywidualnie, to po prostu nie ma prawa bytu. To jest sport zespołowy. Oczywiście przy tym wypływa, kto jest lepszy, kto lepiej realizuje, jak się adaptuje do piłki seniorskiej, bo trzeba powiedzieć, że ci chłopcy naprawdę trenowali jak ligowi piłkarze. Oni mieli takie obciążenia, tak duże, że, ale jak się przekonali, warto, prawda? Warto ciężko pracować, warto się poświęcić i oni naprawdę wykonali tutaj mega pracę. Czas na część, jest mecz, jest święto, czyli praktyczne informacje dla kibiców. Kibice Górnika to osoby bardzo kreatywne. Chętnie uczestniczą w wielu konkursach i plebiscytach organizowanych przez klub. Nie inaczej było w przypadku konkursu na zaprojektowanie drugiego kompletu stroju meczowego w przyszłym sezonie rozgrywkowym. Do klubu wpłynęło ponad 100 projektów. Kibice ostatecznie wybrali projekt kibica, który podpisuje się pseudonimem Piłkarski Leniwiec. Jak sam autor mówi, inspiracją do powstania tego wzoru był węgiel, praca Górnika pod ziemią, czyli rodowód przemysłowy naszego klubu. Mamy bardzo dobre wieści dla naszych kibiców. Od rundy finałowej możliwe będzie kibicowanie na stadionie. Możemy dziś przekazać, że każdy posiadacz karnetu będzie mógł od rundy finałowej być z nami, być na trybunach. Oczekujemy jednak nowych wytycznych od PZPN i Ekstraklasy, z których mają wynikać obostrzenia zasiadania na trybunach. Posiadaczy karnetów informujemy, że być może będą mieli oni wyznaczone nowe miejsca wynikające z nowych wytycznych przebywania na stadionie. W miarę posiadania takiej wiedzy będziemy na bieżąco udzielać Wam wszelkich informacji. Klub przygotował także wraz z Ekstraklasą i Kanal Plus specjalny prezent dla posiadaczy karnetów. Każdy z nich otrzyma zakupiony przez klub specjalny kod dostępu do nowej aplikacji Kanal Plus, dzięki czemu będzie mógł bezpłatnie oglądać mecze Górnika do końca sezonu. Przypominamy, że pierwszy miesiąc po zalogowaniu do aplikacji jest bezpłatny, jednakże po tym terminie użytkownik musi już wykupić sobie dostęp. Dla naszych karnetowiczów będzie on bezpłatny. W ten sposób klub chciałby Wam podziękować za to, że wspieracie go w tych trudnych chwilach.
Okres pandemii był i jest dla nas czasem bardzo trudnym, także dla przedsiębiorców i przedstawicieli biznesu. W związku z tym Górnik Zabrze przygotował program na dobre i na złe, skierowany dla biznesu, dający możliwość skorzystania z bezpłatnego pakietu reklamowego dla swoich obecnych i byłych partnerów. Dla nas bardzo cenne jest, aby w tym trudnym czasie społeczność Górnika okazywała sobie wsparcie. Już od najbliższego meczu z Lechią Gdańsk nasi partnerzy będą z niego korzystali. Gdy mówimy o wsparciu i pomocy, nie możemy zapominać o działaniach podejmowanych przez różne grupy kibiców zabrzeńskiego Górnika, skupione wokół wielu fanklubów. Wielokrotnie w ostatnich tygodniach organizowali oni akcje pomocowe i charytatywne w wielu miastach. Jesteśmy dumni i dziękujemy Wam, że tak wspaniale promujecie klub i pokazujecie, jak wielkie serca mają kibice spod znaku Torcidy. Od rundy finałowej wraz z powrotem kibiców na stadion zostanie uruchomiona specjalna strefa parkingowa dla rowerów. Liczymy, że ta forma transportu będzie stanowić dodatkową atrakcję i udogodnienie dla kibiców. To co, Wojtek, sprawdzimy jak najszybciej dojechać na stadion? Dzień dobry. Chcielibyście oddać rowery? Tak. Poprosimy jakieś dokumenty. Z tym numerkiem idąc do sklepu Górnika Zabrze otrzymujecie 15% rabatu na dedykowane gadżety Górnika Zabrze. Dzień dobry. Dzień dobry, czym mogę służyć? Chcielibyśmy się dowiedzieć, jakie produkty są objęte zniżką dla rowerzystów. Polecam bidon, polecam opaskę odblaskową, nieodzowny element każdego rowerowicza, koszulkę, moro. Dobrze, to ja wezmę bidon. A ja poproszę koszulkę. Super, zapraszam. Bardzo fajny pomysł z tymi rowerami zrobili, nie? Tak, świetnie, Wojtuś. Nie dość, że szybciej dojechaliśmy na mecz, dostaliśmy rabat na gadżety. No, jeszcze nasze rowery są bezpieczne. No, teraz na każdy mecz będziemy przyjeżdżać rowerem. Okej, to jedziemy duś. I na koniec zostawiliśmy jeszcze jedną, najważniejszą dla nas informację. Drodzy kibice, dziękujemy Wam za to, że wspieracie nas w tym trudnym czasie. Kupujecie gadżety, koszulki i wirtualne bilety. Jest to dla nas niesamowicie ważne. Dziękujemy. I tym akcentem kończymy czwarty program Wszystko o Górniku. Bądźcie z nami. Kolejny raz widzimy się po meczu z Legią, po rundzie zasadniczej, na swojego rodzaju podsumowaniu tejże rundy. Przed nami 3 mecze, a my co? Trzymamy kciuki i jademy durś. Oglądajcie, lajkujcie, szerujcie, udostępniajcie i bądźcie z Wami. Dziękujemy i na razie.